Mistrzostwa Europy trwają w najlepsze. Jutro reprezentacja Polski rozegra kluczowy mecz z Austrią, a w oczekiwaniu na to spotkanie porozmawiamy o reprezentacji Polski, ale tej do lat 17, która kilka tygodni temu rywalizowała na Mistrzostwach Europy i dotarła do ćwierćfinału. Krzysztof Stawiarski, zapraszam na program Studio Otwarte, którego moim i Państwa gościem jest pan Rafał Lasocki, trener właśnie tej młodzieżowej reprezentacji i wicedyrektor do spraw sportu Ostrowieckiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Podopieczni Michała Probierza w pierwszym meczu na niemieckim Euro przegrali z Holandią. Wy swój turniej również zaczęliście od porażki z Włochami, późniejszymi triumfatorami, i wy po tej porażce podnieśliście się. Jak to zrobiliście? Czy ten mecz, powiedzmy, był wliczony w koszta i podeszliście do tego na spokojnie? Czy może raczej pan i pański sztab szkoleniowy musiał wykonać dużo pracy, jeśli chodzi o mental zawodników? Zaczynając od końca, na pewno chcieliśmy ten mecz z Włochami wygrać. Nie wliczyliśmy go absolutnie w żadne koszta, bo ktoś, kto oglądał ten mecz, to z perspektywy już czasu i po Mistrzostwach Europy można śmiało powiedzieć, że byliśmy jedyną federacją, jedynym krajem, który tak naprawdę najbardziej postawił się Włochom. Oglądałem przed wszystkie mecze Włochów naszym meczem, oglądałem wszystkie mecze Włochów po naszym meczu i uważam, że to jest w 100% prawda, bo każdy mecz, który potem Włosi rozegrali, to w każdym meczu przeważali i zasłużenie ten mecz wygrywali. My, uważam, ten mecz nasz pierwszy z Włochami przegraliśmy niezasłużenie. Wiadomo, można się doczepić, że graliśmy przez około 30 kilka minut w przewadze jednego zawodnika, ale stworzyliśmy sobie bardzo, ale to bardzo dużo sytuacji stuprocentowych, gdzie piłka nie znalazła drogi do bramki i, no i przez to też między innymi ten mecz przegraliśmy. Porównując to do, jak powiedziałeś na samym początku, do Mistrzostw Europy i meczu naszego z Holendrami, to życzyłbym sobie, żeby ta droga naszej reprezentacji była podobna do naszej, z tym, żebyśmy my w ćwierćfinale po prostu wygrali mecz i zaszli jeszcze dalej. Potem był mecz ze Szwedami, no to już się utarło, że Szwedzi nie leżą nam, remis 2-2, a potem przyszedł mecz ze Słowacją i czy te pierwsze 45 minut, po których prowadziliście 3-0, były najlepszymi 45 minutami tej kadry pod pana skrzydłami? Mecz ze Szwedami zremisowaliśmy 2-2. Powiedziałeś, że nam właśnie Szwedzi nie leżą. Akurat w mojej reprezentacji Szwedzi leżeli bardzo mocno, bo my do tej pory graliśmy z nimi do tego meczu trzykrotnie. Raz był to mecz dla reprezentacji późno dojrzewającej, dla tak zwana Future Pro, gdzie my ten mecz wygraliśmy. Potem graliśmy mecz w pierwszej rundzie kwalifikacji do Mistrzostw Europy i do 80 minuty przegrywaliśmy 1-0 i wygraliśmy 2-1. Następnie braliśmy udział przygotowującym nas do turnieju właśnie Mistrzostw Europy i graliśmy grę towarzyską ze Szwedami. I tam wtedy w składzie grał zawodnik z Bayernu, świeżo upieczony zawodnik Bayernu Monachium, kupiony przez Bayern za kilka milionów euro. I my w tym meczu wygraliśmy ze Szwedami 4-0, mając pełną kontrolę i dominację na meczu. No i wracając do tego meczu 2-2, był to nasz, można powiedzieć, najsłabiej przez nas rozegrany mecz. I z perspektywy, jak się już obejrzało mecz, to był szczęśliwy remis tak naprawdę, który nas utrzymał przy życiu, bo Szwedzi byli po prostu w tym meczu lepsi od nas i ten remis naprawdę szczęśliwy, ale też spowodował, że my dalej byliśmy przy życiu. Tak jak powiedziałeś, mecz kolejny był ze Słowacją, wygrany 4-0 w pierwszych 45 minutach, prowadziliśmy już 3-0 i wynikowo na pewno, jak same liczby wskazują, on był najlepszy, ale pod względem gry, pod względem stwarzenia sobie sytuacji, no to ja uważam, że z perspektywy wszystkich meczów to ten z Włochami, mimo że przegrany przez nas 2-0, był najlepszy w naszym wykonaniu. I w ćwierćfinale była Portugalia, późniejszy finalista Mistrzostw Europy. Teraz, kiedy
oglądałem parę dni temu mecz Gruzja-Turcja, to miałem takie wrażenie, że on mi bardzo przypominał to właśnie tą waszą potyczkę z Portugalczykami, bo tam dużo akcji z obu stron, dużo sytuacji bramkowych z obu stron. Dla widza to jest super, bo dzieje się dużo, jest mnóstwo emocji, ale czy taki był wasz plan na ten mecz, żeby pójść właśnie z faworytem na wymianę ciosów? No, bardzo dobrze to zauważyłeś. W jednym i drugim meczu, i naszym z Portugalią, i tutaj Gruzinów, ten mecz był box to box, nikt nie kalkulował, nikt nie myślał najpierw o bronieniu, o obronie, a potem dopiero o atakowaniu. My też tak zagraliśmy z Portugalczykami, gdzie tam naprawdę wśród tych zawodników jest i było bardzo dużo jakości. Moi reprezentanci też mają zbliżoną lub podobną jakość, dlatego tak z nimi zagraliśmy. Przegraliśmy mecz, którego wcale też przegrać nie musieliśmy, bo mieliśmy swoje sytuacje, okazje do strzelenia goli, no ale to Portugalia wygrała i zagrała w finale Mistrzostw Europy. Tych bramek szkoda, bo pierwszy gol Portugalczyków to było uderzenie z dystansu, jeszcze po rykoszecie, a drugi gol to bramkarz interweniował i odbił piłkę wprost na nadbiegającego Portugalczyka. To boli chyba, bo wiadomo, Portugalia miała mnóstwo okazji, gdyby wykorzystała tamte, pewnie nikt nie miałby pretensji, ale po takich pewnie był ten niedosyt. No, na pewno był niedosyt, tym bardziej, że my podczas Mistrzostw Europy, zresztą widzimy podczas tych seniorskich również, bardzo dużo bramek pada po rykoszetach i my też takie, jak zauważyłeś, jedną z bramek straciliśmy z Portugalią, ale w meczu ze Szwecją podobnie. I tylko można żałować, że my takie bramki po rykoszecie nie strzeliliśmy, bo przegrywając właśnie z Portugalią 2-1, mieliśmy ku temu okazję, gdzie zawodnik Portugalczyk dosłownie no, bronił, blokował strzał, dostał trafiony w nogę, bramkarz się rzucił i wystarczyło tylko, żeby ta piłka poleciała minimalnie w innym kierunku, ale tak się nie stało. Teraz wraca Pan do kadry do lat 15 i ją będzie Pan prowadził. Jakie są Pana zadania? Takie same tak naprawdę, jak miałem reprezentację Polski z rocznika 2007. Wcześniej było tak, że ja prowadziłem tylko i wyłącznie reprezentację do lat 15 i prowadziłem rocznik 2005, potem 2006, a od rocznika 2007 my, trenerzy młodzieżowych reprezentacji Polski, idziemy tak cyklicznie. Prowadzimy ich od U15 przez U16 do U17, aż właśnie do Mistrzostw Europy. I po Mistrzostwach Europy, tak samo było w przypadku trenera Gęsiora, trenera Wodarskiego i moim, że my schodzimy niżej do U15. No i naszym takim zadaniem, celem, przynajmniej ja sobie taki zakładam, jest tak wykonanie naszej pracy przez te niespełna 3 lata, żeby no, walczyć o awans do Mistrzostw Europy. Teraz ta droga będzie dużo trudniejsza, bo do tej pory było to 16 zespołów, a od tego roku będzie to tylko i wyłącznie 8 zespołów. Trudniej będzie awansować, trudniej będzie wyjść z grupy, ale wyjście z grupy daje już medal, a nie tylko ćwierćfinał, jak w naszym przypadku. Ale będziemy trzymać za Was kciuki. Mistrzostwa Europy w Niemczech. Wiem, że Pan śledzi, obserwuje, ogląda jak tylko może. Jakie są Pana wrażenia po tych kilkunastu już spotkaniach? Przyznam, że z perspektywy wszystkich lat, jakie pamiętam i oglądałem Mistrzostwa Europy z naszym udziałem lub nie, to ja nie pamiętam, że była taka intensywność, taka jakość, takie podejmowanie ryzyka, brak kunktatorstwa, brak kalkulacji powoduje, że te mistrzostwa stają się jednymi z najlepszych do oglądania w całej ich historii. Mówię o tych, które ja po prostu naocznie widziałem. Ja mam wrażenie, że jest to za sprawą drużyn, które mogłyby się nie zakwalifikować, gdyby pozostał ten format 16-drużynowy, bo czy to Gruzja, czy to Albania wczoraj z Chorwacją, czy drużyny, powiedzmy, te niżej notowane, one nie mają nic do stracenia i ich zawodnicy, choć jest ich 11, może się wydawać, że jest ich kilku więcej, bo walczą jak lwy o każdą piłkę. To prawda i bardzo dobrze to zauważyłeś, że właśnie liczba zespołów podczas Mistrzostw Europy i niekoniecznie klasa
tak to nazwijmy, przed meczem, prawda, świadczy o tym, że dany zespół wygrywa czy przegrywa. To jest piękno piłki nożnej, że ten zespół niekoniecznie faworyzowany, niekoniecznie na papierze lepszy jest w stanie się postawić i nie tylko postawić, ale też nie przegrać, zremisować, czy nawet wygrać z dużo lepszym przeciwnikiem. Jutro mecz Polska-Austria. Austria w pierwszym meczu przegrała pechowo, bo po bramce samobójczej z Francją 0-1. Czy jest pan pełen optymizmu, czy może tak nie do końca? Oglądałeś na pewno mecz Austriaków i dlatego tak się pytasz, czy nie do końca, bo rzeczywiście można by było powiedzieć przed mistrzostwami, że z tych trzech naszych przeciwników, Holandia, Francja, Austria, to Austriacy będą najbliżej albo najbardziej w naszym zasięgu, ale po meczu z Francuzami tak już do końca mówić nie możemy, prawda? Bo Austriacy naprawdę długimi momentami byli równorzędnym przeciwnikiem dla Francuzów i kto wie, co by było, gdyby właśnie, tak jak powiedziałeś, nie ta feralna bramka samobójcza. Z drugiej strony my też zagraliśmy bardzo dobry mecz z niebyle kim, bo właśnie Holendrami, gdzie też bez problemu mogliśmy się pokusić o lepszy wynik niż porażka, bo remis był w zasięgu i chyba tak naprawdę z perspektywy tego, że ja jestem Polakiem, byłby najbardziej mile widziany, ale no, wracając do meczu z Austriakami, no, ja jestem patriotą, ja trzymam kciuki za naszą reprezentację, za trenera Michała Probierza i jestem przekonany, że my zrobimy wszystko, żeby w tym meczu wygrać. Zadałem w poniedziałek to pytanie panu Andrzejowi Koblańskiemu. Czy gdyby był pan na miejscu Michała Probierza, zmieniłby pan skład w porównaniu do tego z meczu z Holandią, czy tą jedenastkę wystawiłby pan ponownie? Nie będę wchodził w buty trenera Michała Probierza, którego bardzo lubię, cenię i szanuję. Ja jestem w swoich butach i w nich pozostanę. To na koniec. Jaki będzie wynik jutro według pana? Oczywiście pozytywny. Ja jestem przekonany i pełny wiary w to, że wygramy jutro mecz. I za to będziemy trzymać kciuki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Dziękuję. Do widzenia.